W dniu dzisiejszym koło godziny 17 doszło do zderzenia samochodowego. Samochód ciężarowy Scania przewożący ładunek węgla zjechał na przeciwległy pas, zciął latarnię i przewrócił się, leży w tej chwili kołami do góry w rowie. Naczepa częściowo leży na jezdni, jak również węgiel jest rozrzucony na długości około 50 metrów, również na jezdni. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastaliśmy kierowcę, który o własnych siłach wyszedł z pojazdu. Zajęło się nim zespół pogotowia ratunkowego, a następnie został przewieziony na izbę przyjęć do bielskiego szpitala. Czy udzielaliście jakiejś pomocy temu kierowcy? Nie, był już na miejscu zespół pogotowia ratunkowego, także oni zajęli się osobą, czyli kierowcą, osobą poszkodowaną. Tak, w tej chwili częściowo samochód blokuje pas jezdni, czekamy na przybycie technika policji, na przybycie właściciela. Podejmiemy dalsze działania, które będą polegały na usunięciu tego węgla, jak również postawieniu pojazdu na koła.